każdy, kto przychodzi na konferencję Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu, pozyskuje dużą dawkę wiedzy merytorycznej. Bo jeżeli mamy taką formułę spotkania, że prelegent ma 15, góra 20 minut na to, żeby przekazać główną treść, to ta treść jest bardzo dobrze przemyślana i skupiamy się na konkretach. Tam nie ma czasu na wstępy kwieciste, tam trzeba powiedzieć konkretnie, co się ma na myśli, co się chce przekazać i na co chce się zwrócić uwagę słuchaczowi. Więc jeżeli ktoś nie jest obecny na Tygodniu Odpowiedzialnego Biznesu, to naprawdę powinien żałować, bo mało gdzie tak duża ilość wiedzy, konkretnych faktów, danych, często statystycznych, jest przekazywana w tak intensywnym procesie i tak krótkim czasie. Odpowiedzialny biznes, który istnieje tylko na kartach naszej strategii, a więc na papierze, nie ma sensu. Odpowiedzialny biznes to relacje międzyludzkie i praktyczne, codzienne zmaganie się z wyzwaniami, które dotyczą naszej branży, naszego konkretnego problemu, naszej konkretnej firmy, naszych konkretnych pracowników i klientów. Bez możliwości porozmawiania o tym, co pomaga wdrażać nasze cele zapisane w pięknych, często i bogato ilustrowanych strategiach, mamy bardzo małe szanse, żeby stały się one rzeczywistością. Dzięki naszym wydarzeniom i dzięki temu, że tak ciekawi uczestnicy pojawiają się rok w rok na Tygodniu Odpowiedzialnego Biznesu, mają Państwo możliwość sprawdzenia, jak odpowiedzialny biznes wpływa w rzeczywistości na cele biznesowe, społeczne i gospodarcze. Zapraszam Państwa na Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu w 2019 roku. Startujemy 21 października. Zapraszam, Liliana Anam, CSR Info.